Ja lubiłem wszystkich bohaterów tego serialu, ale dla mnie takim promyczkiem była pani Gabriela Kownacka. Czy ona była dla ciebie taką trochę drugą mamą na tym planie? Bo jednak spędzałaś tam naprawdę mnóstwo godzin. Tak, no, absolutnie. Gabrysia była osobą tak przeciepłą, tak przekochaną, tak troskliwą. Sprawdzała nam lekcje, uczyła się z nami, przytulała nas zawsze. To, tam w ogóle w tym serialu była niezwykle rodzinna atmosfera i po latach pracy dalszej na innych planach mogę powiedzieć, że absolutnie niepowtarzalna. I jakby ja, tyle lat minęło, ja do tej pory trochę sobie nie potrafię jeszcze poradzić z tym, że jej wśród nas nie ma, bo to jest dla mnie taki dowód na ewidentną niesprawiedliwość losu, bo to był wspaniały człowiek, przezdolna, przepiękna kobieta. No, jeżeli chodzi o jej role aktorskie, no to wszyscy to możemy przyznać, że no, była wybitna. I móc w ogóle minąć się w swoim życiu z takim człowiekiem, to jest ogromna przyjemność, a móc z nim przez tak wiele lat pracować i nawiązać więź, no to jest ogromny, ogromny zaszczyt i za każdym razem, jak gdzieś mi tam migną jakieś powtórki w późnych godzinach nocnych tych starych odcinków, zawsze się uśmiecham, jak widzę Gabrysię, bo to był promyk. Ona nie tylko w tym serialu była promykiem, ona po prostu niosła ze sobą światło, jeżeli mogę to tak powiedzieć. No właśnie, bo miałaś ogromną przyjemność poznać panią Gabrielę jakby o wiele głębiej niż wszyscy my. Czy gdyby w głowie miał pojawić się właśnie jakieś takie wspomnienie na jej temat, to czy coś konkretnego przychodzi ci akurat na myśl? Dla mnie Gabriela Kownacka zawsze była absolutną kwintesencją tego, czym powinna w moim przekonaniu być kobiecość. Bo była w niej zarówno siła, jak i taki powab i delikatność. Ogromna klasa, kobieta z niesamowitą klasą. No też guru, jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, aktorskie, tak? No móc się od niej uczyć, to brak mi słów, żeby w ogóle opisać. Bezcenne. Jak bezcenne to dla mnie było. Natomiast ja zawsze, jak o niej myślę, pamiętam, jak siedziała w charakteryzacji, zawsze uśmiechnięta i znająca każdego członka ekipy po imieniu, zagadująca, pytająca, jak coś tam, taka dbająca i zwracająca uwagę na wszystkich, którzy ją otaczają. Czuł się dobrze. Tak, chociaż tak, i dbająca o to, żeby każdy czuł się dobrze na planie w jej towarzystwie, chociaż przy statusie gwiazdy, jaką była, wcale nie musiałaby o tym myśleć, a nie o to dbać. I zawsze mnie zachwycał taka drobna rzecz, to nawet nie jest anegdota, ale jak siadała przed lustrem i przeczesywała włosy palcami, to było po prostu coś, ja miałam wrażenie, że patrzę na jakąś mityczną nimfę, która nagle weszła do tego realnego świata, jednak siedziała, przeczesywała te włosy palcami, tak pełnego wdzięku gestu, chyba w życiu nie widziałam.